Witajcie w następnej Ale Degustacji. Tym razem piwo ze szczytnym ideałem. Salt Brewery i Seven Clean Seas uważali w kolaboracji piwo The Final Straw Ocean Saving Pale Ale 5%, jest to Hazy and Juicy Pale Ale. No i czym jest ten Seven Clean Seas? To nie jest browar. Nie, to jest organizacja, która czyści oceany z plastiku. Wyławia ten plastik, no i część z tego plastiku została użyta do opakowania. Także fajna sprawa. Chcemy czystych oceanów, nie chcemy dużo plastiku. No i to Final Straw, czyli no, jakby to ładnie przetłumaczyć? No, że już więcej się nie da, tak? No, ostatnia granica i to przeważyło w szale. Trzeba zbierać plastik. I to piwo tłumaczy, że do 2025 roku będzie więcej plastiku w oceanie niż ryb. No, straszna rzecz. No i dlatego pomyśleli, że zrobią piwo, które troszkę tych zarobionych pieniążków będzie przekazywać na tą sprawę czyszczenia oceanu. Czemu nie? Fajnie to wygląda, trochę się czuję jak taki SpongeBob, kanciastoporty, taki żółciutki. Ale niech tam będzie, czemu nie? Aha, muszą jeździć pod oknem, ale tak, oczywiście. Dobrze, to co my tu mamy? Bardzo jasne, słomkowe piwo, ale z taką lekką, ciemniejszą, pomarańczową nutką. Piana drobną pachnie rzykowaną zdążyła opaść, no niestety. Ale piękny aromat. Od razu przy otworzeniu puszki bucha naprawdę soczysty, cytrusowy aromat. I rzeczywiście można tam rozróżnić owoce cytrusowe i jest dużo zestawowości, jest grejpfrut, pomarańcza, limonka, cytryna, jakieś pomelo się trafia, także są różne niuanse. Do tego z tyłu troszeczkę jest taka sałatka z owoców egzotycznych. Tam już ciężko rozróżnić, który jest który z tych aromatów, ale dają ogólne wrażenie właśnie takiej egzotyczności. I później przechodzi trzecia tak jakby fala takich fajnych, troszkę perfumowanych aromatów, może lekko kwiatowych, ale mam wrażenie, że to tak jakby były aromaty agrestu, winogron, czyli no te chmiele tutaj można jednak rozróżnić, no i bardzo ładnie. Okej, przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Bardzo fajne, soczyste piwo. Ono sprawia wrażenie takiego średniego. Jest słodowość fajna, ale ono nie jest słodkie, jest raczej wytrawne, ale za to bardzo soczyste. Nie jest puste, ani nic takiego. Jest naprawdę przyjemny w odbiorze. Odświeżające, łatwo pijalne. Jest dużo zestawowości i soczystości cytrusów. I gdzieś tam z tyłu znowu, tak samo jak w aromacie, trafiają się smaki owoców egzotycznych. I troszkę właśnie takich troszkę perfumowanych agrestu, troszkę winnych nut, troszkę taki właśnie winogron. I jest bardzo przyjemnie. Do tego jest lekka goryczka, która jest, jak to powiedzieć, no
grejpfrutowa, ale w sensie białego albido. Z takim może lekko trawiastym zacięciem. Szczególnie na samym końcu, tak jakby lekka trawiastość była. Bardzo fajnie, łagodnie się to pije, przyjemnie. Nasycenie jest dosyć niskie. Naprawdę. Daje dużo przyjemności to piwo. No i oczywiście mamy podwójną przyjemność, no bo jeszcze cel, na jaki przekazywane są pieniądze z zakupu tego piwa, też jest porządny. Prawda? Przyjemny, spożyteczny, fajne piwo, warte spróbowania, naprawdę bardzo dobre. No jak zobaczyłem te opisy, to pomyślałem sobie, no dobra, no, szczytny cel, ale jakie piwo będzie? Bo to czasami jest tak, że szczytny cel jest, a piwo jest takie sobie średnie, a tu jednak dali radę, piwo jest w porządku. No i w porządku jest cel, także jest ok. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.